miesiące po zamachach 11 września rejsowy samolot rozpoczyna rutynowy lot z Nowego Jorku. Zaledwie kilka chwil po starcie maszyna wpada w poważne kłopoty. Nad domem pojawił się cień. W czasie, gdy pilot walczy ze sterami, samolot zostaje rozerwany na części. Spada na ziemię, rozbijając się na spokojnych przedmieściach. W katastrofie ginie 265 osób. Wszędzie leżały ciała. Terroryzm, problemy techniczne, ludzki błąd. Tragedia, która spotkała lot 587, doprowadziła do rozpoczęcia jednego z najbardziej zaskakujących i dogłębnych śledztw w historii. Coś takiego jeszcze się nie wydarzyło. Teraz dzięki zaawansowanym technikom symulacji komputerowej odtworzymy dokładnie to, co stało się na niebie nad Queens. Katastrofy nie biorą się znikąd. Są efektem łańcucha krytycznych zdarzeń. Odkryjemy, co zdarzyło się tuż przed tragedią. Września 2001 roku Ameryka pogrążyła się w żałobie. Dwa miesiące później mogło się wydawać, że horror się powtarza. Odpadły silniki i samolot spadł. Katastrofa w Nowym Jorku. Stany Zjednoczone, 12 listopada 2001 roku. Dzielnica Queens w Nowym Jorku. 6:30 rano. Na lotnisku Kennedy'ego czuć ciągłe napięcie. Okropności wydarzeń z 11 września są ciągle świeże. Dla całej branży lotniczej bezpieczeństwo jest teraz najważniejszym zagadnieniem. Załoga lotu 587 linii American Airlines przygotowuje się na płycie lotniska do 3,5-godzinnego lotu na Dominikanę. Kapitan Ed Stays i pierwszy oficer Stan Mullin skrupulatnie sprawdzają samolot. Mullin, którego ojciec także był pilotem, pracuje w firmie od 10 lat. Rozpoczął swoją karierę, mając zaledwie 24 lata. Podobnie jak dla ojca, dla Stena była to więcej niż tylko praca. Gdyby nie został pilotem, nie wiem, co mógłby robić. Kochał tę pracę. Wśród 251 pasażerów lecących tego ranka na Dominikanę znajdowali się 83-letni Hipolito Algoroba i jego o 10 lat młodsza żona Ubensia. Starsi państwo zdecydowali się powrócić do ojczyzny, aby tam dożyć swoich dni. Ich syn Hector miał odprowadzić ich na lotnisko i pożegnać. Wracali do domu na dobre, bo wychowali trójkę dzieci i uznali, że zrobili już, co do nich należało. Para przebywa na lotnisko o wiele za wcześnie. Docierają tyle przed czasem, że linie proponują im miejsca we wcześniejszym rejsie. Gdy ich syn dociera na miejsce, jego rodzice są już po odprawie, ale matka wraca z sektora odlotów, aby pożegnać się z nim. Zapytałem o ojca. Odpowiedziała, że wszystko w porządku i że zobaczę go, gdy przyjadę do nich za kilka miesięcy. Pocałowałem ją jeszcze raz. O 7 rano Stace i Mullin rozpoczynają kontrolę podzespołów samolotu. Ich maszyna to Airbus A300 w wersji 605R. Zbudowany przed 13 laty w Europie, jest jednym z najstarszych we flocie American Airlines i ma za sobą ponad 37 tysięcy godzin lotu. Ale samoloty te uważane są za jedne z najbardziej niezawodnych. Dziś jednak niezawodność zeszła na drugi plan. Wszystko skupia się wokół nowych wymogów bezpieczeństwa. Każdy pasażer jest dwukrotnie przeszukiwany przed wejściem na pokład. Przed 9 wszyscy są na pokładzie. Zakończono procedury przygotowawcze. Clear right, clear left. Lot 587 zaczyna kołować na pas 31L.
Pogoda jest doskonała i Stan Mollin, drugi pilot, będzie dziś prowadził maszynę. 9:11. Tuż przed nimi startuje Boeing 747 japońskich linii lotniczych. Kontroler daje załodze rutynowe ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia turbulencji wywołanych przez poprzedzający ich samolot. Kapitan States wie, że musi zachować bezpieczny dystans za Japończykami. Każdy startujący samolot wytwarza podczas startu silne zawirowania powietrza, które mogą wpłynąć na inne maszyny. Trasa ich lotu będzie biec w poprzek pobliskiej Jamaica Bay, a następnie ponad półwyspem Rockaway w okręgu Queens. To popularne miejsce. Dziś jest święto, Dzień Weterana, ale nie wszyscy mają wolne. Policjant Michael Morley i jego żona będą pracować. Jego teściowa zajmie się ich rocznym synkiem. To był kolejny zwykły dzień. Mijał pierwszy tydzień, w którym nie spędzałem już 12 godzin w WTC. Najbliższą sąsiadką Michaela jest Louis Shore, kontroler finansowy w firmie oświetleniowej. To był piękny dzień. Wyszłam z domu i wsiadłam w samochód. Po prostu pojechałam do pracy. Dla jej męża to święto, więc został w domu. Chce zabrać do lekarza swojego 15-letniego syna Jasona. Zapytałem, co robi jeszcze w łóżku, ale coś odburknął. Powiedziałem, żeby wstawał, bo musimy już iść. Jest 9:14. Po 29 sekundach samolot odrywa się od pasa. Kontroler z lotniska życzy im szczęścia i poleca przyłączyć się do kontrolerów prowadzących samoloty opuszczające Nowy Jork. 9:15. Airbus znajduje się na wysokości ponad 500 metrów. Kontrolerzy podają korektę kursu. New York, American 587, heavy turn left, proceed direct wavy. We'll turn direct wavy, American 587, heavy. Sekundę później samolot zaczyna drgać. Piloci wiedzą, że są to prawdopodobnie turbulencje wywołane przez japońskiego jumbo jeta. To rutynowa sytuacja. Kapitan przyspiesza do 250 węzłów. Maksymalnej prędkości na tym pułapie. Ale po chwili turbulencje wzmagają się. Stan podejmuje zdecydowane kroki. Próbuje ustabilizować maszynę poprzez wychylenie w prawo, a później w lewo steru kierunku. Po raz kolejny prosi o pełną moc silników, aby utrzymać kontrolę nad samolotem. Niecałe dwie minuty po starcie lot 587 wpada w poważne kłopoty. Życie 266 pasażerów i setek ludzi na ziemi jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 89 sekund po starcie lot 587 ma poważne kłopoty. Stan Mollin walczy ze sterami. Daleko w dole 53-letni Pete Hayden, zastępca szefa nowojorskiej Straży Pożarnej, rozpoczyna swój pierwszy wolny dzień po 11 września. Spojrzałem. Był niżej niż zwykle. Obserwowałem go, kiedy nagle zaczął się rozłamywać. Zobaczyłem, jak odrywa się tylna część za lewym skrzydłem i pojawiają się płomienie.
Gdy maszyna zaczyna bezładnie spadać, odpadają silniki. Mark Shore także słyszy samolot. Pomyślałem, że brzmi jak Concorde. Wstawaj, musimy jechać do lekarza. Dom zaczyna się trząść. Pete Hayden patrzy z niedowierzaniem. O 9:16 Airbus roztrzaskuje się o ziemię. O 9:20 pilot będący świadkiem katastrofy zawiadamia wieżę lotniska Kennedy'ego. Spójrzcie na południe, tam rozbił się samolot. Na południe od was rozbił się samolot. Kontrolerzy widzą czarny słup dymu nad półwyspem Rockaway. Przypadkowy kamerzysta amator nagrywa wstrząsające sceny. Zmiażdżone i płonące domy. Wszędzie porozrzucane części samolotu. Cała okolica wygląda jak po ataku bombowym. Jako jeden z pierwszych na miejscu zjawia się strażak Pete Hayden. Wszędzie leżały ciała. Na ulicach i podwórkach. Niektóre ciągle przypięte do foteli lotniczych. Wszystko to wyglądało dla niego zbyt znajome. To powtórka z 11 września, tylko tym razem atak nastąpił w jego okolicy. Zastanawiałem się, ile osób, które znam, właśnie zginęło. Gdy mieszkańcy zdali sobie sprawę ze skali katastrofy, nie mogli wyjść z szoku. Silnik spadł, a po nim samolot. Przechylił się w lewo i spadł. Służby ratunkowe z całego Nowego Jorku ruszyły do Rockaway. Razem z nimi inspektor Michael Morley, przerażony informacją, że samolot rozbił się w pobliżu jego domu. Wiedziałem, że syn i teściowa zostali w domu. Panikowałem jak każdy ojciec w takiej sytuacji, myśląc, Boże, co się stało z moją rodziną? Jego sąsiadka była w drodze do pracy, gdy odebrała mrożący krew w żyłach telefon od swojego męża. Krzyczał, że dom płonie. Nie wiedziałam, co robić. Próbowałam go przekrzyczeć, pytając, co z Jasonem, i wtedy nas rozłączyło. Przerażona Lois zawraca do domu. Wiadomość o katastrofie obiega miasto. Roger, właśnie podano, że w Queens rozbił się samolot. Hector Algoroba je właśnie śniadanie w barze. Dopiero co pożegnał na lotnisku matkę i ojca. Nie jest pewny, który dokładnie lot złapali jego rodzice, ale oblewa go zimny pot. Setki strażaków z całego miasta walczy z szalejącym ogniem. Burmistrz Giuliani przybywa, aby osobiście obejrzeć zniszczenia. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc tym ludziom. Prezydent wie o wszystkim. Myślę, że wszyscy powinniśmy zachować spokój. Nowojorczycy są przekonani, że znów ich zaatakowano. Miasto zamiera. Ewakuuje się zwiedzających Statuę Wolności. Przestają pracować lotniska. W niebo wzbijają się uzbrojone samoloty F-15. W całym kraju siły powietrzne postawione zostają w stan gotowości. Amerykanie boją się, że spełnia się ich najgorszy koszmar. Samolot niszczy 4 domy. 5 innych po drugiej stronie ulicy płonie. Jeden z nich należy do inspektora Michaela Morleya. Gdy dociera na miejsce, jest przerażony. Nic nie wiadomo ani o synu, ani o teściowej.
Przed domem spotyka czekających na niego kolegów policjantów. Powiedziałem, że tam jest mój syn. Stwierdzili, że sprawdzali i nikogo nie znaleźli. Myśleli, że ja sam mogę tam spać. Na drogach dojazdowych powstają olbrzymie korki. Lois Shore desperacko próbuje przedostać się do swojego domu. Nie wiedziałam, co tam zastanę i co się wydarzy, ale czułam, że muszę tam dotrzeć. Michael Morley znalazł się w ciężkiej sytuacji. Jego najbliżsi zaginęli w szalejącym wokół piekle, ale jednocześnie jest oficerem na służbie. Jestem zwykłym policjantem, ale przypadkowo byłem najwyższym rangą na miejscu katastrofy. Wiedziałem, że wkrótce cały wydział odpowie na wezwanie i przybędzie z pomocą, ale do tego czasu to ja tam dowodziłem. Lois zostawia samochód i za wszelką cenę próbuje odnaleźć syna. Biegnie do domu otoczonego kordonem policji. Trzymało mnie czterech policjantów, a ja krzyczałam, żeby mnie puścili, że w domu jest mój syn. Michael Morley nadal nie wie, co stało się z jego rodziną. Gdy przybywają jego przełożeni, dowiadują się, że syn i teściowa Michaela zaginęli. Jeden z oficerów zapytał, co ja tu jeszcze robię. Odpowiedziałem, staram się pomóc szefie. Kazał mi iść szukać swojej rodziny. Na miejsce tragedii przybywa coraz więcej ludzi poszukujących informacji. Wśród nich Hector Algarroba. Sądzi, że jego rodzice byli w tym samolocie, ale modli się o cud. Miałem nadzieję, że ten dym i ogień to efekt uderzenia samolotu próbującego wylądować i że wielu pasażerów ocalało. Próbowałem złapać się jakiejkolwiek nadziei, bo nadzieja jest ostatnią rzeczą, jaką człowiek traci. W środku tej masakry Lois Shore ciągle próbuje odnaleźć swoją rodzinę. Biegnę zobaczyć, czy Jason żyje i czuję się nierealnie. Wokół mnie jest tylko dym. Michael Morley biega od domu do domu, ciągle mając nadzieję, że jego ukochani znaleźli schronienie u sąsiadów. Każdy rodzic zna to uczucie. Gdy dziecko zginie ci w centrum handlowym lub zdarzy się coś podobnego, zaczynasz panikować. Pocisz się, denerwujesz. Nie chcesz myśleć o najgorszym, ale nie możesz przestać. Pomnóżcie ten strach przez 100. Nagle Lois Shore słyszy krzyk, na który czekała. Zobaczyłam Jasona i Marka. Poczułam, że są wszystkim, na czym mi zależy w życiu i nic innego nie ma dla mnie znaczenia. Jason i jego ojciec byli cali i zdrowi. Wydostali się z domu w ostatniej chwili. Uściskałem ją. Nie mogła przestać płakać, ciągle pytając, czy wszystko w porządku. Nie czułem żadnych emocji, po prostu cieszyłem się, że jesteśmy razem. Nieopodal Michael Morley ciągle gorączkowo szukał bliskich. Zobaczyłem ich. To było fantastyczne uczucie, bo dwie sekundy wcześniej zaczynałem już wierzyć, że naprawdę nie żyją, a teraz ich ujrzałem. Mój syn płakał. Moje oczy zaczęły robić się mokre. Moja teściowa płakała. Przytulałem ich chyba przez 5 minut. Ale tym chwilom radości towarzyszyła wielka rozpacz wokół. Stan Molin, ojciec drugiego pilota, odbiera telefon z tragiczną wiadomością. Zanim zadzwoni telefon, ciągle ma się nadzieję, że może to inny samolot. Ale potem już wiesz, że to właśnie ta chwila. Na
Na Dominikanie krewni oczekujący na swoich bliskich na lotnisku Santo Domingo nagle zdają sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Ich ukochani nie żyją. Hector nie może odejść, dopóki nie dowie się, co stało się z jego rodzicami. Czeka pełen nadziei. Po opanowaniu ognia rozpoczyna się liczenie i identyfikacja ciał. Burmistrz Giuliani zwołał konferencję prasową. Odnaleźliśmy 132 ciała. Według listy na pokładzie było 255 pasażerów i członków załogi. Chciałbym jeszcze raz wyrazić moje współczucie i złożyć wszystkim kondolencje. Po tym wystąpieniu Giuliani spotkał się z pogrążonymi w smutku rodzinami i osobiście przekazał Hectorowi smutne wieści. Podszedł i objął mnie, składając kondolencje i potwierdzając, że moi rodzice byli w samolocie. Minęły zaledwie 2 miesiące i 1 dzień od ataków z 11 września. Porównania nasuwają się same. Cały kraj oczekuje reakcji rządu. W południe rzecznik Białego Domu wygłasza oświadczenie. Pierwsze informacje zawsze są tymczasowe. Niczego nie przesądzamy. Prezydent Bush przerwał spotkanie z Nelsonem Mandelą. Wysłaliśmy zespoły Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu jest także FBI. Dochodzenie prowadzi Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Dlaczego rejs 587 zakończył się katastrofą? Jak doszło do tego, że jeden z najbardziej niezawodnych samolotów rozpadł się w powietrzu i runął na zamieszkane przedmieścia? Dziś dzięki szczegółowej analizie całego śledztwa odtworzymy przyczyny tej jednej z największych katastrof w historii amerykańskiego lotnictwa. W niecałą godzinę po wypadku 21 pracowników NTSB jest w drodze na miejsce wypadku. Szefem zespołu jest Bob Benson, weteran agencji mający za sobą 94 dochodzenia w sprawach poważnych katastrof. W tym takie jak zamach nad szkockim Lockerbie. Ale nawet Lockerbie nie mogło przygotować go na takie wyzwanie. Niezwykle ważne było, aby zrobić to porządnie. Nie było czasu na zbędne domysły. Benson wiedział, że pierwsze godziny śledztwa są najważniejsze. Jego zespół rozpoczął zbieranie dowodów na miejscu katastrofy. To niebezpieczne, szokujące i smutne zajęcie. Jeśli mógłbym wybierać, wolę pustynię, rydzy, górskie szczyty albo nawet bagna, niż dochodzenie w mieście. Wiele przydatnych wskazówek mogło znajdować się na terenie otaczającym miejsce wypadku. Ważne były także relacje świadków. Odpadł mu ogon i to wszystko, co widziałem. Oba silniki spadły 245 metrów od samolotu. Jeden na dom, drugi na stację serwisową. Ich położenie względem miejsca, gdzie spadł kadłub, mogło być ważnym śladem. Odłamki leżały wszędzie. Łodzie policyjne i wojskowe zbierały szczątki pływające w pobliskiej zatoce. Benson osobiście wypatrzył najważniejsze znalezisko. Dźwig wydobywa z wody statecznik pionowy samolotu. To nas zastanowiło. Statecznik pionowy to podstawowy element konstrukcji samolotu. Bez niego po prostu nie jest w stanie lecieć. Statecznik wyłowiono z zatoki 1,2 km od miejsca katastrofy. Dla śledczych to dowód, że musiał być to jeden z pierwszych elementów, które odpadły. Co jednak doprowadziło do tak niezwykłej usterki?
Sytuacja, w której urywa się statecznik, jest praktycznie niespotykana. Dla setek świadków upadku samolotu nie ma najmniejszych wątpliwości. To była bomba. Zobaczyłem wybuch na niebie i samolot, który wyglądał, jakby odpadło mu skrzydło. Po prostu spadał, a potem poczułam uderzenie. Sąsiad krzyczał, żeby się kryć. Pomyślałam, że zaczęli nas bombardować. Nawet doświadczonym śledczym trudno nie poddać się podobnym wnioskom. Nie wolno zajmować się domysłami. W tym szczególnym przypadku było wyjątkowo trudno tego nie robić. Po tej katastrofie eksperci sądowi z FBI poszukują dowodu na hipotezę o bombie. Liczą także na odnalezienie dwóch kluczowych dowodów – czarnych skrzynek. Rejestrator rozmów powinien zapisać wszystko, co zostało wypowiedziane w kabinie pilotów. Rejestrator parametrów zachowuje wszelkie dane dotyczące funkcjonowania podzespołów maszyny. Każda ze skrzynek mogła pozwolić rozwiązać zagadkę katastrofy, ale Bob Benson wiedział, że odnalezienie którejkolwiek może trwać kilka dni. Może też okazać się, że będzie ona poważnie uszkodzona. Ale zaledwie po kilku godzinach poszukiwaczom dopisało szczęście. Rzeczniczka NTSB ogłosiła: odnaleźliśmy rejestrator rozmów z kabiny pilotów. Wokół szaleje wrzawa spekulacji na temat wypadku. Najczęściej wspomina się terroryzm. Ale Bena Benzona i jego kolegów martwi brak dowodu potwierdzającego tę teorię. Nic podejrzanego nie zaszło na lotnisku. Żadne ugrupowanie nie przyznało się do zamachu. Ogłaszają, że nawet na tak wczesnym etapie śledztwa są zdania, iż nie było to zamierzone działanie. To sprawa dla Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Według posiadanych przez nas informacji był to wypadek. Plan odnosi odwrotny skutek. Podejrzliwi Nowojorczycy sądzą, że chce się odwrócić ich uwagę. Jeśli natrafimy na jakikolwiek ślad działań kryminalnych, natychmiast przekażemy te informacje do wiadomości publicznej. Napięcie Benzona i jego zespołu osiąga maksimum. Odnalezienie rejestratora to duży krok naprzód. Mając jedną czarną skrzynkę i statecznik, wierzą, że zwiększają się ich szanse na wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Mimo że rejestrator jest zniszczony, taśma nie została uszkodzona i urządzenie zostaje wysłane do centrali w Waszyngtonie. Z dala od szumu mediów specjaliści zaczynają poznawać mrożące krew w żyłach ostatnie chwile lotu. Każde słowo, każdy odgłos są uważnie analizowane. W 89 sekundzie lotu słychać wywołujący ciarki dźwięk. To głośny huk, po którym słychać, jak załoga zaczyna walkę ze sterami. Czy to dźwięk eksplozji? Być może jednak była to bomba. Ale Benson wie, że bez drugiej czarnej skrzynki poznanie prawdy będzie trudne. Bez niej odtworzenie całej historii jest trudne i opiera się bardziej na spekulacjach. Przez dwa dni trwają poszukiwania. Jednak zamiast skrzynki, 3 kilometry dalej poszukiwacze odnajdują kolejną wskazówkę. Dwie kamery ochrony na moście Triborough zarejestrowały ostatnie chwile samolotu. Te kasety mogą być kluczem do zagadki. Na ziarnistym obrazie Airbus widoczny jest jako mała, czarna plamka. Na taśmie z pierwszej kamery kropka znika za budynkiem.
Potem pojawia się na obrazie z drugiej kamery. Widać na nim prawdopodobnie krytyczny moment. Niewyraźna biała smuga, ledwie widoczna, ciągnie się za samolotem. Czy jest to wybuch? Czy to przyczyna huku, po którym piloci utracili panowanie? Na pewno może być to silny dowód na to, że jednak była to bomba. Jedyny sposób, aby to potwierdzić, to porównać czasy. Jeśli biała smuga pojawiła się w tej samej chwili, w której zarejestrował się dźwięk, może to być to samo zdarzenie. Śledczy odwiedzają posterunek ochrony, gdzie znajdują się kamery. Używając budynków jako punktów orientacyjnych, ustalają dokładnie, gdzie i kiedy pojawiła się smuga. Rezultaty powodują, że trzeba wrócić do teorii wykluczającej bombę. Smuga pojawia się 8 sekund po zdarzeniach, które zainicjowały wypadek. Obliczenia wykazują, że smuga pojawiła się po huku zapisanym przez rejestrator. Błysk to prawdopodobnie paliwo uciekające z pękniętego kadłuba. To mógł być początek katastrofy, ale także przyczyna, dla której tak wielu świadków myślało, że widzi eksplozję. Na miejscu upadku samolotu następuje dramatyczne odkrycie. Poszukiwacze odnaleźli drugi rejestrator. Sprawy jednak się komplikują. Skrzynka jest zniszczona. Zostaje wysłana do producenta, aby zobaczyć, czy cokolwiek da się z niej odczytać. Odnaleziony w wodach zatoki statecznik zaczyna także dostarczać istotnych tropów. Pierwsza rzecz to fakt, że zbudowano go z supernowoczesnych kompozytów węglowych. Używane często w budowie samochodów wyścigowych i innym sprzęcie sportowym, powstają z warstw włókna węglowego łączonych żywicami. A-300 był jednym z pierwszych samolotów cywilnych, w którym użyto tego wytrzymałego materiału i to w wielu miejscach. Gdy śledczy przyjrzeli się dokładniej konstrukcji Airbusa, w głowach zadzwoniły im dzwonki alarmowe. Statecznik przymocowany jest do kadłuba w 6 głównych punktach. Wszystkie 6 nie wytrzymało. Nigdy dotąd nie wydarzył się wypadek lotniczy spowodowany uszkodzeniem kompozytów, ale Benson nie odrzucał żadnej teorii. Wyobraźcie sobie siłę zdolną wyrwać 6 mocowań zrobionych z jednego z najwytrzymalszych materiałów na świecie. Wszystkie pęknięte. Musiała zadziałać potworna siła. Jeden szczegół niepokoi cały zespół. Każde z 6 mocowań składa się z 2 części. Jedna zrobiona jest z aluminium, druga z kompozytów. Połączone są tytanowym sworzniem. Zniszczenia wskazują na to, że metalowe elementy i sworznie pozostały nienaruszone. Za to wszystkie kompozytowe części pękły. Benson musi rozważyć zatrważającą możliwość, że usterka tkwi w strukturze samego materiału. Przy 240 podobnych Airbusach latających po świecie i tysiącach samolotów wykorzystujących podobną technologię, byłoby to trzęsienie ziemi dla światowego lotnictwa. Jeśli to coś, co przegapili 25 lat temu twórcy kompozytu i co dopiero teraz zaczyna pokazywać swoją paskudną stronę, to jest to zła wiadomość dla wielu latających samolotów. Wykazanie, że winne są włókna węglowe, wymaga mocnych dowodów. Benson wysyła statecznik do laboratoriów NASA, licząc, że tamtejsi naukowcy wykryją jakąś słabość. Eksperci badają ponad 3000 cm kwadratowych powierzchni, powiększając materiał 5000 razy w poszukiwaniu jakichkolwiek wad. To wyjątkowo powolny proces, a napięcie w zespole Benzona nieustannie rośnie.
To nie pozwala ci spać, ale musisz temu stawić czoło. Oczy całego świata, a przynajmniej oczy przemysłu lotniczego, zwrócone są na nas. Napięcie rośnie także w siedzibie Airbusa. Czy ich samolot ma defekt konstrukcyjny? Może to błąd podczas montażu? Zbadano każdy zaczep, sworzeń i mocowanie w ogonie, łącznie z całym statecznikiem pionowym. Po setkach godzin studiowania projektów i stosowanych w Airbusie metod konstrukcji, zarówno NASA, jak i NTSB wystawiły samolotowi świadectwo zdrowia. Nie znaleziono niczego wadliwego ani w samolocie, ani w materiałach. Ta wiadomość, chociaż pocieszająca, tylko pogłębiła zagadkę katastrofy. Mimo że poczuliśmy ulgę, wiedzieliśmy, że przed nami jest długa droga. Nadal nie mieliśmy pojęcia, dlaczego statecznik odpadł. I wtedy pojawia się ważny dowód. Udaje się odczytać dane ze zniszczonego rejestratora lotu. Poczułem wielką ulgę. Ale informacje zaskakują wszystkich. Całe dochodzenie skupiające się dotąd na maszynie zostaje nagle skierowane na prowadzącego ją człowieka, drugiego pilota, Stena Molina. 83 sekundy po starcie rejestrator zapisał 5 gwałtownych ruchów w sterem kierunku, które wykonał Molin. W ich wyniku samolot zakołysał się mocno w obie strony. Oglądałem w życiu wiele zapisów lotów, ale jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś zrobił coś takiego. Prowadzący dochodzenie zdali sobie sprawę, że przy prędkości 470 km na godzinę siły aerodynamiczne wywierane na kadłub 130-tonowego Airbusa musiały być nadzwyczajne. To było dla nas niesłychane. Wyglądało na to, że po 5. wychyleniu steru cały statecznik pionowy odłamał się. Wynika z tego niezwykły wniosek. Samymi ruchami sterów pilot doprowadził do rozpadnięcia się samolotu. Rada Bezpieczeństwa Transportu jest tak zaniepokojona, że podejmuje natychmiastowe działania. W lutym 2002 roku publikuje specjalne ostrzeżenie dla wszystkich pilotów. Ale trzeba jeszcze udowodnić, że statecznik odpadł tylko i wyłącznie z powodu działających na niego sił aerodynamicznych. Jedyny sposób, aby to sprawdzić, to przeprowadzić skomplikowaną symulację komputerową. Jeśli ta teoria się sprawdzi, koncepcja zamachu jako przyczyny katastrofy będzie mogła być ostatecznie odrzucona. Benson staje teraz przed nową zagadką. Dlaczego pilot zachował się w ten sposób? Prowadzący dochodzenie wierzą, że są bliscy odkrycia przyczyn końca lotu 587. Zapis rejestratora lotu wykazał, że Stan Molin, drugi pilot, nacisnął gwałtownie 5 razy na pedały steru kierunku, co mogło doprowadzić do przeciążenia konstrukcji statecznika pionowego i jego oderwania się od kadłuba. Pozostaje pytanie, dlaczego to zrobił. Przesłuchiwane są ponownie nagrania z rejestratora rozmów. Jedną z teorii jest turbulencja w śladzie aerodynamicznym. Efekt ten jest doskonale znany specjalistom od katastrof. To strefa zawirowanego powietrza pozostająca za przelatującym samolotem. Wiry te potrafią wywrócić do góry nogami inną maszynę, która znajdzie się za blisko. Ale członkowie zespołu szybko zdają sobie sprawę, że to nie może być przyczyną wypadku. Turbulencja była za słaba, aby zaszkodzić samolotowi wielkości Airbusa. Im większy samolot, tym mniejszy wpływ mają na niego turbulencje. A300 to całkiem spora maszyna. Następny dowód zmienia wszystko. Członkowie zespołu rozmawiają z ludźmi znającymi Molina i odkrywają ważną informację. Pilot
i dawny kolega wspomina loty z Molinem. Podczas przelatywania przez turbulencje zawsze używał on w agresywny sposób steru kierunku, nawet gdy nie było większego ryzyka dla samolotu. To niezbity dowód. Molin postępował w podobny sposób już wcześniej. Gdy kolejni piloci opowiadali nam o skłonności pierwszego oficera do nadużywania sterów, była to dla nas chwila olśnienia. Ale to nie był koniec rewelacji. Zapytany kiedyś, dlaczego tak robi, Molin miał stwierdzić, że nauczono go używać w ten sposób sterów w American Airlines. Jeśli to prawda, to rodzi ona poważne obawy w głowach członków zespołu. Można założyć, że jeśli wielu pilotów przeszło takie samo błędne szkolenie, to znaczy, że wielu z nich ma złe wyobrażenie o tym, jak latać samolotem. W barwach American Airlines latało 712 maszyn. Benson musiał szybko ustalić, jaka jest prawda. Linie przyznają, że w jednym z programów treningowych uczono pilotów, aby używać steru do ratowania się z nietypowych sytuacji. Jeśli nie użyjecie steru, gdy znajdziecie się w tej fazie obrotu, zaczniecie spadać. Następnie Benson sprawdza inne narzędzia używane do szkolenia pilotów. Piloci uczą się na symulatorach reagować na zagrożenia, między innymi na turbulencje. W jednym ze scenariuszy treningowych Benson odkrywa zalecenia, aby agresywnie korzystać ze steru. Oprogramowanie symulatora zostało zmienione tak, aby zachęcać pilotów do korzystania z tej metody, szczególnie podczas przechyłów maszyny na boki. Airbus sam zwrócił się do linii lotniczych, sugerując, że praktyka ta jest niepokojąca. Na wykładach mówiono pilotom, że dopuszczalne jest używanie steru do ratowania się z różnych sytuacji, ale co ważniejsze, uczono ich używać steru w sposób bardzo agresywny, by wydobyć się z różnych opałów. Ustalenia wywołują duże kontrowersje. Podczas publicznych przesłuchań American Airlines oskarżają Airbusa, że nie ostrzegł o ograniczeniach w używaniu steru kierunku. Nie wiedziałem, że nie wolno tego robić. Czego? Używać agresywnie sterów. Linie oskarżają także producenta, że system sterowania samolotu jest niezwykle wrażliwy i piloci mogą nie zdawać sobie sprawy z faktycznego wychylenia steru. NTSB sprawdza to i potwierdza, że sterowanie sterem kierunku jest wyjątkowo czułe. Co więcej, czułość ta zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości. Na ziemi pedał musi być wciśnięty na 10 cm, aby uzyskać maksymalne wychylenie steru. Ale podczas lotu z dużą prędkością wystarczą do tego 4 cm. Kierownictwo NTSB jest zszokowane faktem, że w podręcznikach pilotażu nie opisano tego efektu. Istniała luka pomiędzy tym, co wiedział producent o czułości układów samolotu i tym, co docierało na ten temat do ludzi, którzy mieli nim latać. W ten sposób zakończyła się analiza wykonanych przez Molina 5 nagłych manewrów sterem. Potwierdziło się to, w co nikt nie chciał uwierzyć. Rzeczywiście możliwe jest oderwanie w locie statecznika od samolotu, naciskając gwałtownie pedały sterujące. W końcu Benson i jego zespół wiedzą dokładnie, co stało się z lotem 587. Odkryli wydarzenie, które doprowadziło do tragedii. 5 minut przed wypadkiem Airbus czeka na swoją kolej do startu. Przed nim podrywa się japoński Boeing 747. 30 sekund później załoga lotu 587 dostaje ostrzeżenie o turbulencjach. 2 minuty do katastrofy. Samolot odrywa się od ziemi. Minuta. Airbus po raz pierwszy wpada w turbulencję. Stan Molin przelatuje przez nie. 30 sekund do katastrofy. Samolot wpada w drugą, silniejszą falę turbulencji.
Maszyna przechyla się w lewo, co przypomina Molinowi, czego nauczył się w symulatorze. Nie zdając sobie sprawy z czułości steru, Molin naciska stopami pedały, powodując maksymalne wychylenie steru. Maszyna pochyla się gwałtownie w prawo, co wywołuje nadzwyczajne naprężenia w stateczniku. Zdaniem specjalistów, Molin myśli, że przechył jest reakcją na turbulencję. Nie wie, że to jego własny manewr. Natychmiast wciska drugi pedał. Samolot szybko przechyla się w lewo, ponownie obciążając ogon. Obaj piloci sądzą, że samolot został złapany przez turbulencję. What the hell are we into? I'm stuck in it. Get out of it. W desperackiej próbie odzyskania kontroli Molin jeszcze raz naciska, tym razem prawy pedał. Całkowicie zdezorientowany, po chwili naciska go znowu. Lot 587 jest o krok od tragedii. W końcu po piątym wychyleniu steru sześć mocowań statecznika do kadłuba pęka. Los samolotu jest przesądzony. Przerażeni pasażerowie i załoga nie mają pojęcia, co się dzieje. Ogromne przeciążenia wyrywają oba silniki. 106 sekund po starcie Airbus spada na ziemię. Ginie 265 osób. Tragedia staje się ważną lekcją. Airbus publikuje specjalny biuletyn dla pilotów wyjaśniający zasady korzystania ze sterów. American Airlines zmieniają system szkolenia pilotów. NTSB, Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu wraz z przemysłem lotniczym podejmuje kroki, aby podobny wypadek już nigdy się nie wydarzył.